Cześć! Jeśli pamiętacie moje opowieści w mega długim filmie z podsumowaniem Scrapbusa, pokazywałam tam te kartki, które były robione za pomocą tuszy Distress, za pomocą mojej bardzo skromnej kolekcji tych tuszy, takich malutkich. No ja właśnie taką kolekcję miałam tylko do dyspozycji. Postanowiłam sobie na Mikołaja, w związku z tym, że wiedziałam, że nie jestem grzeczną dziewczynką, więc prezentów nie dostanę, postanowiłam sobie sama zrobić prezent i kupiłam tych tuszy, no kilka. A dlaczego jest taka ilość? Dlatego, że mam takie pudełko, które chyba i tak w ogóle zrobię nowe, ale to jeszcze nie wiem, że tak się mi tu idealnie mieści. I mi idealnie 4x4, więc potrzebowałabym 16, nie? No, a że mam, ile ich tu mam? 5, 6, 7, no to sobie tutaj dokupiłam tyle tuszy. I tak właśnie chciałam sobie porobić trochę tych teł, takich akwarelowych, więc od razu mówię, przepraszam za moje palce, bo już trochę testowałam, nie za dużo. Ale tak sobie pokombinowałam trochę z tymi tuszami, więc wam może najpierw w tych kolorkach zrobiłam próbnik, tak, taki prawie że profesjonalny, tych tuszy, które już mam i tych nowych. Więc tak sobie może tutaj zaczniemy od tych tuszy, bo znaczy trochę tu będzie innych rzeczy też, ale przede wszystkim te tusze. Zamówiłam sobie fiolet, taki jasny, taki wręcz lawendowy, to on będzie, to jest tutaj ten lawendowy i ten Dusty Concord, taki ciemny i jasny fiolet można powiedzieć, chociaż ten jest taki trochę właśnie lawendowy, on taki jest trochę różowawy, nie jest taki bardzo fioletowy. I potestowałam sobie trochę, bo na przykład tutaj, chyba tu jeszcze też mam te nie, fiolety. I tak, jeżeli dałam, nie wiem czy tu cokolwiek widać, bardzo, bardzo mało. No i to tak, efekt jest trochę mocniejszy, ale no nie aż, no ale tutaj nie widać w ogóle prawie nic. Tu może być widać trochę bardziej, ale za to nie widać tego jasnego, bo ten jasny, on jest taki, w ogóle zauważyłam z tymi tuszami, jak sobie te testy robiłam, że jeżeli tusz jest, jeżeli są dwa kolory, taki jasny bardzo i ciemny, testowane, razem robiona sobie te mazie takie, za pomocą wody i wiecie, no tak jak Asia robiła na Scrapmasie, no to ten ciemny zawsze tak zdominuje, że tego jasnego prawie wcale nie widać. Więc dobrze jest kolory podobnej intensywności robić. Te jasne w ogóle bardzo, bardzo słabo wychodzą, więc trzeba by było dużo mniej wody dać, no ale jak się tam mało wody, to znowu one tak ładnie się nie rozpłyną, więc coś za coś. Więc tak sobie potestowałam te tusze. Z fioletowym testowałam jeszcze ten, czyli Cracked Pistachio, pistacja, czyli ten, widać to. Widać, czyli ten i ten sobie przetestowałam. No, te kartki mogę już wziąć, żeby mi się nic nie rozwaliło. No i też, żebym tak była bardzo zadowolona z tego efektu, ale jakoś tak szału nie robi, więc tak kombinowałam trochę, jakby dobierać te kolory, bo znowu ten jest, on nie jest bardzo jasny, ale one się tak no jakoś nie połączyły mi się zbyt fajnie, więc jak macie jakieś wskazówki, jak łączyć te distresy, to będę wdzięczna. Co mi się fajnie połączyło, to właśnie tutaj mam dwie takie próbki, czyli można powiedzieć niebieski z różowym, zaraz powiem jakie to konkretnie były kolory, czyli ten Broken China i Worn Lipstick, te dwa kolory, czyli tu jest ten Worn Lipstick, a zresztą są tu obok siebie, więc te dwa kolory połączyłam właśnie w postaci takich. No to już mi się tutaj tak bardziej podoba, chociaż też jeszcze no, nie jest to do końca to, co bym chciała. To, co tutaj mam jeszcze, to są w ogóle kolor Antikleinen i Dried Marigold. Ten ich tusz, te nazwy są po prostu ten Antikleinen. I no, to jest taki beżyk, a ten bardziej tak wchodzi w pomarańcze. Razem zestawienie ich w ogóle nie dawało mi żadnego efektu, ale jak i jeden i drugi zestawiłam z Vintage Photo, no to w ogóle nie widać na którym jest który. No więc to takie, tutaj był ten niby pomarańczowawy, ale też jakiegoś szału nie robi, a tu był ten
ten beżowy antiklejnen na środku, nie? jakiś szał nie robi. I więc stwierdziłam, dobra, jest tam jeszcze dwa takie, których nie przetestowałam. Czyli no czerwony i niebieski, czyli te Candidate Apple i Faded Jeans. Ten kolor mi się zresztą bardzo podoba. No i przetestowałam je razem. I to po prostu jest jakiś ogień, co tu wyszło. Ale też nie jestem zadowolona całkiem z efektu i jestem trochę, jakby to powiedzieć, zasmucona, że mi to nie wychodzi, bo na tych kartkach, nie wiem, muszę sobie przypomnieć, przejrzeć jeszcze raz ten tutorial Asi, w jaki sposób ona łączyła, ile ona tam tej wody psikała, bo no, to mi powychodziły, może nie wszystkie, ale w większości mi powychodziły tak całkiem fajnie te maziaje, a tu tak, no więc nie wiem, ale tak czy siak jestem, zresztą widać w moich rękach, że jestem tutaj trochę pociaprana, jestem i tak pozytywnie nastawiona, więc te tusze tu lądują do mojego pudełka, je tak po prostu wrzucę byle jak, a jakimś tam układaniem, no, widzicie, bo to, dlatego kupiłam taką ilość, bo tak tu ładnie leżą, w tym pudełku prawie jakby było na nie zrobione, a ono było, ta-da! Czekoladek, które dostałam od jednej z dziewczyn na tym świątecznym naszym skrapowaniu u mnie w domu. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Pudełko jest po prostu idealnie skrapowe. Tylko muszę co? Wymyślić, jak wyciągać jeden tusz z tego, bo no może jakoś tak, bo włożyłam już to raz i próbowałam i nie bardzo mi wyszło. Ale dobra, to tak abstrahując. Więc te tusze to był główny punkt programu moich zakupów. I jeszcze jeden. Ta-da! To są te Color Glowy od 13 Arts. Ja nigdzie, no wszędzie gdzie robiłam zakupy, no to nigdzie nie było takich, w ogóle tych pudrów. Strasznie mi się spodobały u Tosi, nie pamiętam już na jakimś filmie, takim jakimś mediowym. Bardzo mi się spodobały te pudry i sobie wzięłam. Co prawda tutaj są jakieś grudki na tym niebieskim, ale one są z, chyba coś na pędzlu miałam. Czekajcie, bo kot się dobiera do folii. No i tak o ile ten niebieski podoba mi się bardzo, taki odcień jest no, fajny, tak ten różowy wchodzi w taką, jakby to powiedzieć, jak ten kolor się nazywa? Marzentę. O, w taką marzentę wchodzi. Miałam nadzieję na bardziej delikatny efekt, ale ja tutaj tak konkretnie nawaliłam tego. Znaczy konkretnie, wiecie, tak troszkę na pędzelku, ale to i tak mega wydajny ten produkt jest, więc na razie sobie wziąłam dwa i zobaczę, jak się będą, no tutaj widać, jak się łączą, zobaczymy, jak się będą zachowywać na pracy. I to są takie, o, jak ktoś nie widział, to są takie pudry, które po zmieszaniu z wodą właśnie się takie akwarelowe robią. To jest ten, to jest, no, zakręć się, oczywiście, złośliwość rzeczy martwych. To jest taki kolor i ten drugi ruby. Jest taki rubinowy, no w sumie może coś w tym jest. No więc bardzo chciałabym, o, a ten w ogóle nie widać po nim, że jest taki intensywny. No ale jest, zdecydowanie jest. Dobra, zakręciłam. I teraz z rzeczy, które mi tutaj jeszcze zostały, to były właśnie główne moje motywy zakupu w sklepie Zielone Koty. Cała reszta jest przy okazji, tego przy okazji wcale nie ma tak mało. Przy okazji zamówiłam wielkie role taśmy dwustronnej piankowej. To jest 2 mm, 2,3 mm generalnie, po 25 metrów. No tam się poprzyklejały gratisy. Więc no taki mało ciekawy z punktu widzenia nas zakup, ale bardzo przydatny. Ja bardzo lubiłam te pianki w sklepiku Gosi, były 2-3 mm. Ostatnio patrzyłam i nie było jednej z nich, nie wiem już teraz, której nie było. No i stwierdziłam, że już sobie zamówię tu przy okazji Zielonych Kotów, cenowo wychodziło to podobnie. Więc no, to są gratisy, a to są zakupy. Więc może najpierw jak już jadę z zakupami, to pojedziemy z zakupami. Było 13 arc. Zamówiłam sobie mikrokulki białe. W ogóle one zamarzły. Nie wiem, czy widzicie to. Ja, tam Zielone Koty pisały, że no, to się nic nie przesuwa. Pisali tam na sklepie, żeby
żeby te zamówienia takie mediowe odbierać jak najszybciej, bo właśnie nie służą mediom te w niskich temperaturach. Więc sklep nadał paczkę o godzinie 17. Czekajcie, dzisiaj mamy czwartek, jak to nagrywam, więc w środę o godzinie 17 sklep nadał paczkę. W czwartek o 5 chyba rano miałam informację, że paczka jest już w paczkomacie, więc jeszcze przed pracą, czyli około 6 pojechałam, więc to nawet jeszcze zimne nie było, jak otwierałam paczkę, bo oczywiście po przyjeździe do pracy od razu otwarłam paczkę. No a mimo wszystko to jest takie jakieś zamrożone. Ale kupiłam właśnie białe. Szukałam długo białych mikrokulek. Ostatnie, które były najbliżej bieli, to były te. Ja je kupiłam w Krakowie na zlocie. One no takie są beżowe. Teraz tutaj to wyglądają wręcz jak żółte. A dla porównania mam kolor kopi, biały. Więc myślę, że do takich prac, jak ja ostatnio lubię białych, no to ten odcień będzie fajny. Tutaj są jeszcze jakieś koronki. To jest taki kremowy odcień koronki i taki biały-biały. No więc wydaje mi się, że będzie to, że w końcu trafiłam na białe mikrokulki i jestem bardzo z tego powodu zadowolona, bo ja właśnie lubię, jeśli takie zimowe, jakieś śnieżne shakery, no to mikrokulki białe zawsze chciałam dawać i nie było. Skoro już tak powiedziałam o tych koronkach, no to tak, z tej koronki to tak jestem trochę średnio zadowolona. Wydawało mi się, że będzie ładniej wykonana. To jest bawełniana koronka. Ale, no, gdzie ona tu ma? Prawą, lewą stronę, nawet nie wiem. Bo z jednej strony wygląda tak, z drugiej tak. Więc szału nie robi. No, ja to chciałam, wiecie, jakby wyciągadła kompozycji. No, takie to wygląda niezbyt estetycznie. No, trochę tego tutaj jest. Ale za to ta druga koronka podoba mi się bardzo. Ona jest z gipiury, to już widać. No i ona ma takie, o, jakby sopelki. Więc ta mi się podoba. Te dędadełka w kompozycji myślę, że będą fajnie wyglądać. I teraz jeszcze pozostała część zamówienia. Taka trochę świąteczna, ale nie na te święta. Tekturka Chrystus Zmartwychwstał z fabryki Wene. Tu chyba trochę za bardzo jeżdżę tym stołem, ale dobra. No, przyda się, nie? No, kończy się już sezon prac bożonarodzeniowych, więc trzeba już powoli gdzieś tam mieć na uwadze następne święta. Bardzo powoli, ale już coś mam. To było oczywiście zapakowane, ale ja to wyciągłam z folii, żeby tu tak ostro już nie walić po oczach. Takie gniazdka. No, żeby tu, wiecie, do kartek. One są fajne, one chyba, nie wiem, z centymetr, półtora może mają, więc się nadadzą do kartek. No i jeszcze tak z tej droższej części zamówienia zamówiłam sobie stempelek. Stempelek ostrokrzewu. Ja go wzięłam z myślą, jest od Marian Design. Wzięłam go z myślą o tym, żeby sobie embosowane listki robić świąteczne też. Mam jakieś stempelki listków, ale no nie mam takich zimowych żadnych. Igiełki byłyby ciężko wyciąć. Te, co tam jeszcze są, te z jemioły, no to nie są tak bardzo, ale te ostrokrzewy zawsze fajnie w kompozycji wyglądają, więc sobie taki stempelek, on ma bardzo fajną wielkość, bo cały w sobie, no to powiedzmy, że ma 8 cm, taki jeden listek ma, a 1,7, 1,8 gdzieś, no więc takie fajne, do tych naszych kartkowych rzeczy fajne. Drugi, taki też, no chociaż w sumie to nie był jakiś bardzo drogi zakup, to już bardziej. To są wykrojniki Craft New, one się jakoś nazywają. Cherry Blossom, no więc niby kwiat wiśni chyba, tak? Czy jabłoni? Jabłoni. Albo wiśni. Zgubiałam. Chyba tak, wiśni, dobra. I co ja chciałam rzec? No i tu są właśnie te trzy wykrojniki. Ja tak przede wszystkim to kupiłam z myślą właśnie o te pręciki, które tutaj są. Marzena Maciejewska robiła na skrabmasie te ciemielinki z papieru. I ja próbowałam je robić, tam już na skrabmasie nie wspominałam. Próbowałam je robić, ale wszystkie moje próby wylądowały w koszu, bo no nie miałam ani takich wykrojników, tych środków, ani takich podobnych. No, chociaż w sumie te też o tym zaraz powiem, no ale przede wszystkim tych środków nie miałam
I byłam trochę zdenerwowana, więc sobie teraz postanowiłam kupić, żeby mieć coś takiego w zapasie. No i już mam. A dopiero jak mi te wykrojniki przyszły, bo tak mówię, a chyba nie mam w takim kształcie, no to mam wykrojnik chyba Poli albo Nelly. Teraz nie wiem, bo mi się mylą te dwa rodzaje. No one dosyć jednak są podobne, chociaż te są takie jakby bardziej tutaj pękate, nie wiem. No, zobaczymy, jak w praktyce to na kwiatach będzie, czy ta różnica będzie widoczna. I jeszcze jeden wykrojnik zamówiłam z DP Craft. Takie fajne gałązki, nie powycinam ich, to was przepraszam od razu, bo już czasu nie było i bawiłam się werbkami, więc no, ale jak widzicie, one tutaj będą po prostu, nie wiem, czy tu są wzorniki, nie ma. One nie mają pełnych środków, puste środki to są same obramówki. Takie wydaje mi się, że będą bardzo delikatne te listeczki. Jedyne co, no to tutaj w tych mi przeszkadza to, że kończą się gałązką zamiast takim też kółeczkiem, nie? Te się kończą kółkiem, te też listkiem w sensie, a tu tak, no nie wiem, będę. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie mi się tutaj przydawało. Ale no, wydaje mi się, że te trzy bardzo, zwłaszcza te takie bardzo mi się podobają. Ja często używam tekturek, które chyba z Craft Uli, które są bardzo podobne, też takie ażurowe, no i no. Więc te, zresztą listków nigdy za wiele. I tak z zakupów to chyba wszystko, bo tak tu miałam tą część zakupową. A teraz gratisy. Wydaje mi się, że do tego, bo tu jest gratis DP Craft napisane, więc do tych wykrojników dostałam takie cekinki. One są w jakichś takich morskich kolorach, tu są nawet jakieś muszelki. Ja prac za bardzo takich morskich nie robię, ale kolory są bardzo moje. Czyli takie no, turkusowo, niebiesko-zielone. Więc myślę, że je wykorzystam, może wyciągając te muszelki, albo kiedyś zrobię jakąś pracę w końcu też morską z nadmorza, no bo no. No, ale kolory bardzo, bardzo mi się podobają. Z gratisów dostałam jeszcze tekturkę od Snipart Złote Gody, więc bardzo praktyczny prezent, nie jakaś taka no, nie coś, czego nie wykorzystam, ale no, na Złote Gody pracę jak najbardziej zdarza mi się robić. Tu jeszcze są paski, akurat te paski, przynajmniej ten jeden jest taki no, nietrafiony, zwłaszcza z tej strony. No nie, z tej strony ewentualnie te okna wykorzystam, może tą kawę. A tak poza tym, no to raczej mało, w ogóle mało prawdopodobne, że je wykorzystam. Ale tutaj właśnie z tych dziecięcych jest taki fajny pasek. Może tak, bo tak jest to serduszko. I z drugiej strony są banerki i chmurka. Więc mogłam tych pasków mieć więcej jak chmurki. Bardzo lubię w dziecięcych pracach. No, banerki w sumie też. Tak, więc te dwa paski. Jeden taki arkusik 15x15. Szkoda bardzo, że te napisy są po angielsku, bo to jest darmowa próbka od Scrap Boysów. No i niestety tutaj, gdzie mogłyby być te napisy, no to są właśnie informacje o chłopakach. Więc wolałam, żeby informacje były na stronie angielskiej, a napisy byłyby po polsku. No ale to są dwustronne po prostu wycinanki. Takie fajne też z Mikołajem. Też można coś wykorzystać. Nawet, można zrobić właśnie nawet pracę z użyciem samego okna, Mikołaj, gdzieś tam te kwiaty, prezent i dwa prezenty i z tego można jedną kartkę zrobić. Wiecie, no wiadomo, jakieś tam papiery trzeba jeszcze użyć, ale no. I tutaj jeszcze dostałam też fajny gratis, czyli elementy do wycięcia z tej kolekcji Apple Season. Z drugiej strony są deski. Ale te wycinanki nie wszystkim się podobają. Ja kocham koty, ale ten kotek widać tam, bo ja tak zasiadam, żeby mi wygodniej było. Ten kotek tak jakoś nie przemawia do mnie. Ten piesek też tak trochę sztucznie. Ale no cała reszta, jakieś tutaj elementy takie przepiśnikowe, jakiś wianek. No, to czy tam okno, więc fajne. I jeszcze jedna właśnie, jeszcze jeden arkusz. To są takie no, bardzo fajne krata, bardzo mi się podoba, też z tej kolekcji. To jest jakiś numer 5. Tu ta strona tak no, jako tło, bo tam są jakieś w tle, no dobra, kwiaty, łączka, ale w tle są jakieś takie dziwne kwadraty. Ale jako tło, podbicie, a przede wszystkim no, wykorzystanie tego, no to fajny zestaw, bo to wszystko do siebie pasuje. Więc tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym doborem, że to nie są takie jakieś dwa
arkusze totalnie z czapy, jakby to powiedzieć, które w ogóle nie pasują do siebie, tylko właśnie wycinanki i arkusz pasujący do siebie, tutaj darmowy jeszcze od chłopaków, od Karoliny, od Data Craft, więc gratis jest całkiem spore i jeszcze ze Sniparta tekturka. Tak więc to było na tyle, jeśli chodzi o te moje zakupy. Sporo ich było, zwłaszcza właśnie tych takich kolorkowych tutaj moich kombinacji. Tak, ale jestem zadowolona z tego, że mam taki mały zestawik tych distressów. Na pewno się nie będę poddawać. Mówię, jeszcze nie jestem tak całkiem tutaj zadowolona z tych jakichś takich próbek. Ale to jest, wydaje mi się, że do dopracowania, bo na przykład tutaj już taki zaciek się fajnie zrobił przez środek i to fajnie wygląda. No więc może coś z tego jeszcze będzie. Będę próbować, na pewno zobaczycie efekty tych prób na jakichś moich pracach. Dobrze, no chyba to wszystko już. Wszystko, co chciałam Wam dzisiaj tu pokazać. Mam nadzieję, że coś z tych moich zakupów się Wam spodobało. Że może czymś Was zaskoczyłam, bo ja tych kolor glowów, no widziałam je tylko u Tosi wcześniej. One się takie, no, perłowe jak ten od Syreny ogon. Tak się to wszystko mieni metalicznie. Ten jeden miał napisane, że jest metaliczny, a nie, jeden i drugi, Metallic Watercolor Paint. Tak, tego nie zauważyłam oczywiście, nie? No, więc są metaliczne, ale ja chciałam po prostu niebieski i różowy, no tak, no, no bo chciałam. Więc mam nadzieję, że Wam się to też spodobało, tak trochę inne te zakupy z jakimiś próbkami, żeby sobie móc popatrzeć. Tu Wam jeszcze mam zbliżenie tych tuszy. No, więc dobrze. To tyle. To dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!